Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Kilka odcinków wstecz zachwycaliśmy się policyjnymi statystykami, które były najlepsze od kilku ostatnich lat. Tymczasem miesiąc i 3 ofiary. No, jedną z przyczyn może być pogoda, ale co jeszcze? No niestety, pogoda niewątpliwie ma wpływ na to, że jeździ się trudniej, ale kierowcy nie wyciągają jakichkolwiek wniosków odnośnie tej pogody. I z tego się to bierze, no bo pogoda jest zjawiskiem, które przychodzi, które jest do nas niezależne, natomiast my musimy dostosować się do tej pogody, a nie dostosowujemy się. Nie dostosowujemy się do blasku od jezdni, do mokrej nawierzchni jezdni, do gorszej widoczności. No i te właśnie wypadki, które zaraz w programie pokażemy. W październiku mieliśmy 2 niestety wypadki śmiertelne, teraz w listopadzie 1. Jedną z głównych przyczyn to jest niedostosowanie prędkości, czy też przekroczenie prędkości przez kierujących. Konkretny przykład. 9 listopada około godziny 21:10 w Krakowie na ulicy Kuklińskiego kierujący samochodem Volkswagen Polo utracił panowanie nad kierowanym pojazdem i uderzył w słup trakcji elektrycznej, w wyniku czego poniósł śmierć na miejscu. No, samochód wygląda przerażająco. Owinięty jest na słupie trakcji elektrycznej tramwajowej. Zwróćcie Państwo uwagę, zakręt, kierowca prawdopodobnie utracił całkowicie panowanie nad pojazdem. No po prostu nadjechał z wielką prędkością, nie patrząc na mokrą nawierzchnię jezdni, była mrzawka. Zakręt, no to wiadomo, że będzie nas wynosiło na zewnętrzną stronę zakrętu, no i także prawdopodobnie tego stosunkowo młodego kierowcę wyniosło. Pojazd wymknął się spod kontroli, być może nawet uniósł się lekko w powietrze, bo nie ma jakichkolwiek śladów na nawierzchni. No i niestety ten nieszczęsny słup zatrzymał pojazd. No, prawdopodobnie wyjechałby na przeciwną połowę jezdni, być może, że jeszcze inne w związku z tym poszkodowane byłyby osoby. Kierowca jechał sam, no i zginął na miejscu. Czyli nadmierna prędkość, zbyt szybka jazda, no i skończyło się tragicznie. Klasyczne niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Brak jakiegokolwiek zarządzania prędkością. Mówimy o tym ciągle, ale no nie do wszystkich to, jak widać, dociera. Można być zaniepokojonym, że to 2 miesiące i 3 osoby zabite na krakowskich drogach. Czy państwo coś robią, żeby te statystyki jeszcze się nie pogorszyły do końca roku? Policja drogowa w Krakowie codziennie organizuje działania, reagując na wykroczenia takie jak przede wszystkim prędkość, wyprzedzanie, omijanie na przejściu dla pieszych, niestosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej. Robimy wszystko, aby w Krakowie było dużo, dużo bezpieczniej. Dzień dobry, kontrola trzeźwości. Most odmachamy w stronę urządzenia. Sekundkę poczekać. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, badamy trzeźwość kierujących. Most odmuchamy. Sekundkę poczekać. Dziękuję, do widzenia. 006, proszę pana, panu wyszło. Póki co musimy za 15 minut potwierdzić drugim badaniem. Ilu pijanych kierowców udało się policji drogowej w Krakowie zatrzymać w tym roku? Od początku stycznia do końca października w samym tylko Krakowie zatrzymaliśmy 2070 nietrzeźwych kierujących. Plus do tego 236 kierujących po narkotykach. Końcóweczką mocno trzemy po dziąsłach z jednej, z drugiej strony, między policzkami, dobrze? U góry to samo i pod językiem, dobrze? Ja powiem, kiedy stop, pan mocno trze. Kraków jest jednym z miast, które ma najlepszą wykrywalność. W roku 2014 wykryliśmy 190 kierujących po narkotykach. W tym roku mamy już prawie 240, to jest wzrost 20%. Podczas dzisiejszej akcji okazało się, że wszyscy kierowcy byli trzeźwi. To było na ulicy Kobierzyńskiej w Krakowie, a pamiętajmy o tym, że patrole są w różnych częściach miasta Krakowa. 29 października około godziny 9 w Krakowie na ulicy Powstańców Wielkopolskich nietrzeźwy kierujący utracił panowanie nad kierowanym pojazdem, uderzył w samochód Fiat Panda, który odbity uderzył w barierki oddzielające jezdnię od chodnika, a następnie wywrócił się na dach. W wyniku tego zdarzenia 2 osoby zostały lekko ranne. Nie dość, że jeżdżą za szybko, no to jeszcze przed jazdą piją alkohol. Wsiadają za kierownicę kompletnie pijani. No, mimo że policja ujawnia coraz więcej tych przypadków i nie dopuszcza takich kierowców do dalszej jazdy, jest coraz więcej kontroli. Notabene narkotyki też są coraz lepiej i coraz częściej, niestety, o zgrozo wykrywane. To jednak zdarzają się kierowcy, którzy nie zostali odpowiednio wcześnie wychwyceni. Mamy tutaj przypadek, kierowca nie zapanował nad pojazdem i wjechał na
pas ruchu sąsiedni. Wjechał w pojazd, który poruszał się tym pasem. Ten pojazd dachował. No, cudem nic się nie stało. Lekkie uszkodzenia samochodu, którym jechał pijany. Poważne, ale nieśmiertelne uszkodzenia pojazdu, który niestety wylądował na dachu. Niewiele brakowało i tutaj ta skala zagrożenia byłaby większa. Czyli tak, prędkość, alkohol, ale i wszelkie inne przypadki niedostosowania się do przepisów, nieodpowiedzialność za kierownicą, bo to przecież wszystko jakieś rodzaje nieodpowiedzialności, powodują to, że mamy do czynienia z wzrastającym zagrożeniem. Zagrożeniem, którego naprawdę chcielibyśmy uniknąć. Jedziemy i nie dojeżdżamy do miejsca, do którego chcielibyśmy dojechać, bo inni kierowcy nie pozwalają nam na to. Albo sami nie chcemy, w cudzysłowie, dojechać do celu naszej podróży. No to tutaj bardzo na czasie będzie film, który wyprodukował Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego razem ze Służbą Więzienną. No film jest dramatyczny, ale tak może potoczyć się życie każdego kierowcy, który nie przestrzega przepisów ruchu drogowego. Chodziło nam o to, żeby wzbudzić kolejną ewentualną refleksję u tych, którzy uważają, że oni sobie dadzą radę, że nic się nie stanie, że prawdopodobnie to, co złego na drogach, dotyczy innych, a nie ich. Zwróćmy uwagę, jak łatwo możemy stać się więźniem, tak zwanym osadzonym, przekraczając prędkość i zabijając czy raniąc, poważnie raniąc innych uczestników ruchu drogowego, albo czyniąc to po alkoholu, narkotykach, dopalaczach, innych podobnie działających środkach. Jak łatwo możemy przekreślić swoje życie. Może ten film zwrócił uwagę tych, którzy do tej pory ruchem drogowym mało się przejmowali i którzy jeżdżą po swojemu, albo też wsiadają nieodpowiedzialnie, wsiadają za kierownicę, nie będąc do tego przygotowanym. Czyli właśnie po alkoholu, po dopalaczach, po narkotykach. No myślę, że po obejrzeniu tego filmu wielu kierowców zastanowi się i na pewno nie napije się alkoholu przed jazdą. Raz jeszcze wzywamy do przemyśleń, prosimy o refleksję. Szanowni Państwo, warunki będą teraz takie, jak jesień czy zima je przynosi. Mokro, ślisko, ciemno. Musimy jechać wolniej. Bądźmy ostrożni, rozsądni. Mamy tylko jedno życie. Nasze życie, życie innych uczestników ruchu drogowego. Jeszcze raz prosimy, opamiętajcie się, ci, którzy jeździcie w sposób nieodpowiedzialny, niewłaściwy. Przestrzegamy.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.